9 powodów, dla których nie jestem adwentystą dnia siódmego. Powód drugi. Powód drugi to jest doktryna. Powód drugi. Drugi powód, dla którego nie jestem adwentystą dnia siódmego. I chciałbym zaznaczyć, że nie analizuję tutaj w tym krótkim nagraniu wszystkich punktów, tylko niektóre z fałszywych doktryn adwentystów dnia siódmego i porównuję je z prawdą biblijną. Najważniejszy punkt to łaska plus prawo. Adwentyst dnia siódmego wyznaje, że uczy zbawienia z łaski przez wiarę, ale redefiniuje, czyli przedefiniowuje to tak, że do łaski dodaje uczynki. Według doktryny adwentystycznej łaska jest mocą i przebaczeniem, którego Bóg udziela, aby umożliwić grzesznikowi zachowanie prawa Bożego i w ten sposób zbudować święty charakter nadający się do nieba. Jednostka, której nie uda się zbudować właściwego charakteru dzięki łasce Bożej, nigdy nie zobaczy nieba. Mówi się, że wiara i uczynki to dwa wiosła, za pomocą których wierzący adwentyzm jest napędzany do chwały. Tych fałszywych nauczycieli trafnie opisuje apostoł Paweł w swoim liście do Galatów, a to z powodu fałszywych braci niepostrzeżenie wprowadzonych, którzy przyszli prywatnie, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas wprowadzić w niewolę, jak mówi Galacjan 2 rozdział 4 werset. Ważne jest, abyśmy dokładnie udokumentowali doktrynę zbawienia adwentystów dnia siódmego, ponieważ jest ona bardzo subtelna. Często w swojej literaturze produkowanej dla ogółu społeczeństwa adwentyści dnia siódmego zmieniają, modyfikują to, w co wierzą, próbując wydawać się ortodoksyjnymi. Chrześcijanin powinien uważać na podstępność fałszywych kościołów. One są jak kameleon, który zmienia kolory w zależności od różnych sytuacji. Z jednej strony starają się sprawiać wrażenie ortodoksyjnych. W cudzysłowie, jesteśmy tacy jak wy, protestują, gdy ktoś im zarzuca coś. Z drugiej strony promują wszelkiego rodzaju heretyckie nauki i próbują odciągnąć nawróconych od wierzących w Biblię kościołów. Nie powinno to zaskoczyć nas. Nowy Testament często odnosi się do oszustw fałszywych nauczycieli. Jezus nazwał fałszywych nauczycieli wilkami w owczej skórze, jak mówi Mateusza 7,15. Ostrzegał, że będą próbowali zwieść wielu, jak mówi Mateusza 24,4-5. Apostoł Paweł nazwał ich podstępnymi robotnikami, jak mówi 2 Koryntian 11,13. Powiedział, że posługują się podstępną przebiegłością, jak mówi Efezjan 4,14. Powiedział, że mówią kłamstwa w obłudzie, jak mówi 1 Tymoteusza 4,2. I to jest ważne, żebyś rozważył uważnie wyraźne stwierdzenia dotyczące zbawienia pochodzące z publikacji adwentystycznych, jeżeli chcesz poznać ich fałsz. Wyznając wiarę w zbawienie z samej łaski przez wiarę, na nowo definiują łaskę, czyli przekręcają łaskę. Wynikiem tego jest fałszywa łaska, fałszywa Ewangelia, która miesza fałszywą łaskę z prawem. Jeżeli weźmiemy niektóre publikacje adwentystów, to znajdujemy tam tego typu stwierdzenia. Na przykład w takim traktacie adwentystów dnia siódmego jest napisane, że Chrystus mówi do każdego człowieka na tym świecie to, co powiedział do bogatego młodego władcy. Jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. I powołują się tutaj na Mateusza 19,17. Innymi słowy, dalej kontynuuje ten fałszywy traktat adwentystyczny, standardem przyjęcia do nieba jest charakter zbudowany zgodnie z 10 specyfikacjami, czyli przykazaniami prawa Bożego. I potem jest ciąg dalszy tych właśnie nauk. Główny budowniczy będzie stał z tobą i w tobie i osobiście dopilnuje, aby twoje życie zgodnie z wymaganiami prawa Bożego rosło. I tutaj jest autorem tego traktatu Charles Everson, Saved by Grace, czyli zbawiony przez łaskę. I też źródłem informacji o tym, co jest głoszone przez nich, może być kurs korespondencyjny adwentystów dnia siódmego. Czy chcesz być chrześcijaninem? Pytanie, które tam jest zadane. I wyjaśnienie. Kroki do Chrystusa są nieliczne, proste i łatwe do zrozumienia, a po informacje zwrócimy się teraz do Bożego Przewodnika
Uwierz, to pierwszy krok do zostania chrześcijaninem. Drugim krokiem jest pokuta. Pokuta to po prostu żal za nasze grzechy i odłożenie ich na bok. Kolejnym krokiem do zostania chrześcijaninem jest wyznanie, spowiedź. Prawdziwa pokuta i spowiedź, czy tam wyznanie, oznaczają nie tylko zaprzestanie grzeszenia, ale zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby naprawić dawne krzywdy. Kolejnym krokiem jest chrzest. A dowód na to znajdujemy w Dziejach Apostolskich 2:38-39. Po piąte, posłuszeństwo przez Chrystusa w nas, tak więc mamy jasno nakreślone kroki, które musimy podjąć, aby stać się chrześcijaninem. Wierzyć w Boga, żałować i wyznawać swoje grzechy, przyjąć chrzest i przestrzegać wszystkich przykazań Pana. Może się potknąć i upaść, ale wstaje znów i naciska do przodu, zdecydowany zwyciężyć dzięki Bożej mocy wspomagającej. Taki upadek nie jest liczony przeciwko niemu, kiedy żałuje i prosi o przebaczenie i boską pomoc, by żyć właściwie. New Life Voice of Prophecy Guide, część 12. Tak się nazywa ta lekcja kursu. Adwentyzm opatruje tę naukę etykietą zbawienie z łaski, ale to nie jest łaska, którą głosili apostołowie Pana. Po pierwsze, według Biblii zbawienie jest jedynie z łaski jedynie przez wiarę, jedynie bez uczynków prawa. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, inaczej łaska nie jest już łaską. A jeśli zaś z uczynków, to już nie z łaski, inaczej praca nie jest już pracą. Rzymian 11. Rozdział 6, werset. Także warto wziąć pod uwagę wersety takie jak Jana 3,16. Jana 3,16 mówi, wezmę z ciekawości z adwentystycznej Biblii, czyli z tej, Jana rozdział 3, werset 16. Zobaczymy, czy adwentysta, czytając adwentystyczną Biblię, ma szansę dojść do prawdy, czy też już tutaj postarano się to zmodyfikować. I teraz widzimy 3,16, bowiem tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kolejne miejsce to jest 6,28. 6,28, 29. Powiedzieli więc do Niego, co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. No to przecież pięknie jest oddane. Czyli mają wyraźnie powiedziane, że wszystko, co ma wykonać człowiek, żeby być zbawionym, to jest wierzyć w Jezusa. Dzieje apostolskie 15:10. Dzieje apostolskie 15:10. Teraz więc, dlaczego kusicie Boga, nakładając jarzmo na szyję uczniów, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy unieść, ale wierzymy, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa, tak samo jak i oni. Pięknie jest oddane, przecież nie ma problemu z tym. Czyli nie mają wymówki, bo mają nawet w swojej własnej Biblii to napisane. 16 rozdział, 30 werset. I wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni powiedzieli, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Czyli mamy wyraźnie to pokazane. Rzymian 3:19. Rzymian 3:19, ciekawe, czy tutaj będzie coś, co mnie zaskoczy. Rzymian 3:19, a wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby każde usta były zamknięte i podsądnym stał się cały świat przed Bogiem. Dlatego dzięki uczynkom prawa nie będzie uznane za sprawiedliwe żadne ciało przed Nim, bo przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz, niezależnie od prawa, zostało objawione usprawiedliwienie Boże zaświadczane przez prawo i proroków.
Usprawiedliwienie Boże przez wiarę Jezusa Chrystusa względem wszystkich i na wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, bowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są uznani za sprawiedliwych darmo Jego łaską przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg postanowił jako przebłagalnię przez wiarę w Jego krwi ku okazaniu swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie przedtem w czasie cierpliwości Bożej popełnionych grzechów. I kolejne miejsce to jest 4 rozdział, 1 werset. Uważamy bowiem, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego dzięki wierze bez uczynków prawa. Czy teraz 4:1, cóż więc powiemy? Znalazł Abraham nasz praojciec według ciała, jeśli bowiem Abraham z uczynku został uznany za sprawiedliwego, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Co bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. A pracującemu zapłata nie jest poczytana według łaski, ale według należności. Zaś nie pracującemu, lecz wierzącemu w tego, który uznaje bezbożnego za sprawiedliwego, jego wiara zaliczana jest ku usprawiedliwieniu, tak jak i Dawid nazywa szczęśliwym człowieka, któremu Bóg zalicza usprawiedliwienie bez uczynków. Szczęśliwi, których nieprawości zostały odrzucone i których grzechy zostały zasłonięte. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie policzy grzechu. Czyli widzimy. Jeszcze Galacjan 3, 10-13. Galacjan 3, 10, 13. Bo wszyscy, którzy są z uczynków prawa, są pod przekleństwem, jak napisano, przeklęty każdy, kto nie trwa w pełnieniu wszystkiego, co napisano w zwoju prawa, aby to czynić. A że dzięki prawu nikt nie zostaje uznany za sprawiedliwego przed Bogiem, to jest jawne, bo sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie, zaś prawo nie jest z wiary, ale ten, kto je wypełnił, żyć będzie dzięki prawu. Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, jak napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I jeszcze Efezjan 2:8-10. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które przedtem przygotował Bóg, abyśmy w nich chodzili. I także Tytusa 3:4-7. Tytusa 3:4-7. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość do ludzi naszego Zbawiciela, Boga, zbawił nas nie dzięki uczynkom sprawiedliwości, które my wykonaliśmy, ale według swojej litości przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy będąc usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego. I takich miejsc jest wiele. Dobra nowina o Chrystusie nie polega na tym, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, która wytwarza uczynki prawa. Dobra nowina jest taka, że jesteśmy zbawieni z łaski Bożej przez wiarę bez prawa. Wszyscy, którzy będą zbawieni, muszą przyjść na tych chwalebnych warunkach, ufając jedynie przelanej krwi dla pełnego zbawienia. Ci, którzy próbują powrócić do prawa mojżeszowego, aby udoskonalić swoje zbawienie, popełniają ten sam błąd, co Galacjanie w pierwszym wieku. I dlatego Paweł napisał do nich: o głupi Galacjanie, któż was oczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie, przed których oczami ukazał się Jezus Chrystus ukrzyżowany wśród was. Ten werset
Chciałbym tylko dowiedzieć się od was, czy otrzymaliście ducha przez uczynki zakonu, czy przez słuchanie wiary. Czy jesteście tak głupi? Skoro zaczęliście w duchu, to teraz doskonalicie się w ciele? Czy tak wiele wycierpieliście na próżno? Jeśli tak, to na próżno. Kto więc udziela wam ducha i czyni cuda wśród was? Czy czyni to przez uczynki zakonu, czy przez słuchanie wiary? Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie więc, że ci, którzy są z wiary, są dziećmi Abrahama. Tak mówi nam list do Galacjan, 3 rozdział od 1 do 7 wersetu. Ci, którzy uparcie stawiają się pod prawem mojżeszowym, pomimo jasnych nauk Nowego Testamentu, są poza prawdziwym zbawieniem. Nauczyciele Adwentystów Dnia Siódmego, którzy wierzą w doktrynę swojej denominacji podaną w takich publikacjach jak kursy korespondencyjne New Life Voice of Prophecy, należą do tej liczby. Są legalizatorami z Galacji. Lecz teraz, gdy już poznaliście Boga, albo raczej jesteście poznani przez Boga, jakże zwracacie się znowu do słabych i żebraczych elementów, do których chcecie być znowu w niewoli? Przestrzegacie dni i miesięcy, i czasów, i lat. Boję się o was, abym nie dał wam mojej pracy na próżno. Galacjan, 4 rozdział od 9 do 11 wersetu. Galacjan 4:19-20. Dzieci moje, o których znowu się trudzę, aż Chrystus was ukształtuje się. Pragnę być teraz z wami obecny i zmienić mój głos, bo stoję w zwątpieniu o was. I także kolejne miejsce z Galacjan 5:1-5. Stańcie więc mocno w wolności, którą Chrystus uczynił was wolnymi, i nie dajcie się ponownie uwikłać w jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli będziecie obrzezani, Chrystus nic wam nie pomoże. Świadczę bowiem ponownie każdemu obrzezanemu, że jest dłużnikiem wykonania całego prawa. Chrystus stał się dla was bezużyteczny. Skoro ktokolwiek z was jest usprawiedliwiony przez prawo, albo ktokolwiek z was szuka usprawiedliwienia przez prawo, odpadliście z łaski, my bowiem przez ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości przez wiarę. I po drugie, zbawienie jest wieczne, wieczne bezpieczeństwo. Jest wieczne i nieutracalne. Niestety, adwentyści twierdzą inaczej. Prawdziwa Ewangelia mówi, że wierzący jest zbawiony całkowicie z łaski Bożej przez Chrystusa i ma życie wieczne. Wiemy, że zbawienie jest bezpieczne, to znaczy daje bezpieczeństwo wieczne chrześcijaninowi, ponieważ jest darmowym darem całkowicie niezasłużonym przez grzesznika. Tak zresztą czytaliśmy w Efezjan 2:8 do 9 wersetu. Jeśli odbiorca cokolwiek robi lub płaci, w cudzysłowie dar, wtedy nie jest już darem prawdziwym. Wiemy, że zbawienie jest bezpieczne i wieczne i nie da rady go stracić, ponieważ oznacza, że wierzący został uznany przez Boga za sprawiedliwego, bo tak ogłasza nam Słowo Boże z Rzymian 3 rozdział 21 do 24 wersetu. Takie jest znaczenie słowa usprawiedliwiony. I zwróć uwagę na te słowa klucze w tych wersetach. Zauważ, jak terminy usprawiedliwiony i sprawiedliwość Boża są używane zamiennie w liście do Rzymian 3 rozdział, na przykład w wersetach 21-24. Zauważ też, że ta sprawiedliwość jest uzyskana przez wiarę i darmo z Jego łaski. Jest to kluczowe, żeby zrozumieć, że ta sprawiedliwość jest uzyskana przez wiarę i darmo z Jego łaski. Jaki jest problem grzesznika? Czy nie jest nim brak sprawiedliwości? Dlatego jeśli Bóg uznaje grzesznika za sprawiedliwego, to czego więcej grzesznik potrzebuje? Biblijne zbawienie jest wymianą. Jezus bierze niesprawiedliwość grzesznika, a grzesznik otrzymuje sprawiedliwość Chrystusa. Tak przedstawia nam to drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Wiemy, że zbawienie jest bezpieczne, zbawienie jest wieczne, ponieważ jest to obecne posiadanie. Wiemy, że zbawienie jest nieutracalne. I
Także warto zwrócić uwagę na więcej wersetów i zbawienie nie jest opisane w wielu z nich jako możliwość, ale jako pewność, jako obecne posiadanie. I tak widzimy to na przykład w Rzymian 5 rozdział 9 werset, że usprawiedliwienie jest obecnym posiadaniem. Także w Rzymian 5:1, że pokój z Bogiem jest teraźniejszym posiadaniem. Także widzimy w Rzymian 5:10, że pojednanie jest obecnym posiadaniem. Także widzimy w Rzymian 5:11, że zadośćuczynienie jest obecnym posiadaniem. Życie wieczne jest obecną własnością, jak uczy nas pierwszy list Jana, 5 rozdział 11:13. Bycie dzieckiem Bożym jest obecnym posiadaniem, jak mówi nam Efezjan 1:6. Także w Efezjan 1:6 widzimy, że bycie przyjętym w Chrystusie jest obecnie posiadane przez człowieka wierzącego. Także przebaczenie grzechu jest obecnym posiadaniem wierzącego, o czym mówi nam Efezjan 1:7. Także w Efezjan 2:1 możemy przeczytać, że bycie ożywionym w Chrystusie jest obecnym posiadaniem. Także Kolosan 1:12 jest dowodem na to, że bycie przystosowanym do nieba jest obecnym posiadaniem. Czyli cały adwentyzm leży. Bycie uwolnionym od mocy ciemności jest obecnie posiadane przez każdego wierzącego, mówi nam Kolosan 1:13. Bycie postanowionym do Królestwa Jezusa jest obecnym posiadaniem. To mówi Kolosan 1:13, że zostaliśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Bożego. Także z 1 listu Piotra 2:10 dowiadujemy się, że miłosierdzie jest obecnym posiadaniem. Także 1 list Piotra 2 rozdział 24 uzdrowienie z grzechu jest obecnie posiadane. Także widzimy, że człowiek jest albo zbawiony, albo zgubiony, albo całkowicie zbawiony, albo całkowicie zgubiony. Nie ma szarości, nie ma środka, nie ma wzrastania w zbawieniu ani jego doskonalenia. Czy ufasz krwi Chrystusa i tylko krwi Chrystusa dla zbawienia? Jeśli tak, Biblia mówi, że posiadasz wszystkie duchowe błogosławieństwa wymienione wcześniej przez te wersety, które przytoczyłem, plus wiele więcej. I są to bezpieczne błogosławieństwa w Chrystusie. Wiemy, że zbawienie jest wieczne, wiemy, że zbawienie jest bezpieczne, ponieważ jest to zupełnie nowa pozycja przed Bogiem. Zbawienie to zupełnie nowa pozycja w Chrystusie, przecież tak uczy nas list do Rzymian, 5 rozdział, 1-2 werset. Grzesznik albo jest w Adamie, albo w Chrystusie. Jeśli jest w Chrystusie, ma wszystkie duchowe błogosławieństwa. I to przecież widzimy z Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach w Chrystusie. I także możesz to porównać z Rzymian 6:11. Sprawdzę w adwentystycznej Biblii Rzymian 6:11, który nam objawia następujące rzeczy. 6:11. Tak i wy zaliczajcie siebie samych za martwych grzechowi, zaś żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, a także Efezjan 1:6. Efezjan 1:6 mówi nam o tym, że ku chwale okazałości swojej łaski, którą obdarował nas w tym umiłowanym. Także 1 Jana 5:12. 1 Jana 5:12. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna Bożego, nie ma życia. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa ma nowe położenie przed Bogiem w Chrystusie, a także ma możliwość chodzenia w tym świecie. To nowe położenie nie może się zmienić, ponieważ zależy całkowicie od tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Mylenie pozycji i kroczenia przez świat jest wypaczeniem Ewangelii.
I myślę, że warto, żeby zobaczyć w liście do Efezjan, jak to wygląda. Na przykład rozdziały 1-3 opisują nową pozycję wierzącego w Chrystusie, a rozdziały 4-6 opisują chodzenie wierzącego w tym świecie. List do Efezjan 5-8 informuje nas, bo niekiedy byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Wierzący ma nową pozycję w Chrystusie, która nigdy nie może się zmienić i jest powołany do życia zgodnie z tą pozycją w tym świecie poprzez chodzenie w posłuszeństwie Bogu. I także list do Kolosjan, Kolosan, 3:1-3 mówi to samo. Jeśli więc zmartwychwstaliście z Chrystusem, szukajcie tych rzeczy, które są w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, albowiem umarliście, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. W swojej nowej pozycji chrześcijanin jest martwy dla grzechu i zmartwychwstały razem z Chrystusem. W praktyce ma on żyć zgodnie z tym wiecznym powołaniem, szukając rzeczy, które są w niebiosach, w górze. Nowa pozycja wierzącego jest wiecznie bezpieczna w chwili, gdy rodzi się on na nowo. Jego chodzenie z drugiej strony zmienia się w zależności od jego posłuszeństwa. Co za wspaniałe zbawienie. Im lepiej wierzący rozumie swoją bezpieczną pozycję w Chrystusie, tym serdeczniej pragnie służyć swojemu Zbawicielowi Bogu. Wiemy, że zbawienie jest bezpieczne, zbawienie jest wieczne, zbawienie jest nieutracalne, ponieważ wierzącemu obiecane jest pewne uwolnienie od grzechu. I wiemy o tym z Rzymian, 5:9-10. O wiele bardziej więc będąc teraz usprawiedliwieni przez Jego krew, zostaniemy przez Niego wybawieni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o wiele bardziej będąc pojednani zostaniemy zbawieni przez Jego życie. Wiemy, że zbawienie jest bezpieczne, jest wieczne, nieutracalne, ponieważ wierzący jest zachowany przez moc Boga. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według obfitego miłosierdzia swego spłodził nas na nowo do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z martwych do dziedzictwa nieprzekupnego i niepokalanego, które nie przemija, zarezerwowanego w niebie dla was, którzy jesteście zachowani mocą Bożą przez wiarę ku zbawieniu, które ma się objawić w czasie ostatecznym. Tak mówi nam przecież pierwszy list Piotra, 1:3-5. Wierzący może być pewien, że będzie się cieszył dziedzictwem, o którym mowa w 4, wyłącznie z powodu mocy Boga. Nie oznacza to, że człowiek może żyć jak chce i nadal iść do nieba tylko dlatego, że mówi, że wierzy. Czy on wierzy naprawdę jest kluczowe, czy Pan Jezus go zna. Pan Jezus Chrystus powiedział, że niemożliwe jest zbawienie bez narodzenia się na nowo, jak mówi wypowiedź w Ewangelii Jana, wypowiedź do Nikodema, którą Pan Jezus powiedział i ją mamy zapisaną w Jana 3:3-7. A nowe narodzenie jest dramatycznym, zmieniającym życie doświadczeniem. Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, oto wszystkie stały się nowe. Komunikuje nam drugi list do Koryntian, 5:17. Kiedy grzesznik rodzi się na nowo, otrzymuje od Boga nową naturę, ma nowe pragnienia. Boża natura w nim pobudza go do życia po Bożemu. Mieszkający Duch Święty służy pragnieniu świętości i prawdy. Wyznawca Chrystusa, który nie kocha Bożej drogi, jest niezbawionym człowiekiem, nie jest zbawionym człowiekiem i on odpada od zbawienia, jest hipokrytą lub oszukaną osobą, która nigdy nie posiadła prawdziwego zbawienia. Niewierzący, ale praktykujący wyznawca Chrystusa, który nie kocha Bożej drogi, nie jest zbawionym człowiekiem, który odpada od zbawienia. Jest on hipokrytą lub oszukaną osobą, która nigdy nie posiadała zbawienia prawdziwego. I to widać w tych
słowach Słowa Bożego, że prawdziwe zbawienie biblijne nie ma niepewności i legalistycznej domieszki w Ewangelii Adwentystów. Ewangelia Adwentystów Dnia Siódmego jest fałszywa.